Gdzieś niedawno czytałem wypowiedź Maxa Vaccaro, który szefa wytwórni, który teraz nagrywacie, który wypowiadał się o was w samych superlatywach, no on przytaczał taką anegdotkę, że trafił na wasz koncert, na który trudno było właściwie wejść, bo tylu ludzi chciało się na niego dostać. Ale jak to tak naprawdę wyglądało? Nawiązanie współpracy z tą konkretną wytwórnią? I tak naprawdę, czy wy szukaliście labelu, który jest za granicą wybrał was? Czy to po prostu się zdarzyło? Nie, to nie jest przypadek, to jest bardzo trudna praca. Nie ma przypadków w tej dyscyplinie i tak naprawdę złudzenie, że można zrobić wielką karierę z kopciuszka do księżniczki, to tak naprawdę jest złudzenie poprzednich czasów. Teraz tylko i wyłącznie praca i determinacja powoduje, że idziesz do przodu, a kroki są na pewno bardzo drobne, natomiast sprawiają dużo przyjemności, że w ogóle potencjalnie istnieje taka możliwość. Kwestią wytwórni zagranicznej zajmował się od początku do końca Michał Wardzała. Przedstawiał nasze dokonania różnym wydawcom z całego świata przy różnych okazjach. Pan Vaccaro jest jego dobrym znajomym, szefem muzycznym Ear Music, czyli labela należącego do Edela. Płyta, którą mu przedstawiliśmy, spodobała się, przyjechał na koncert w Warszawie, który obejrzał i który również się spodobał. Rozmowy później na temat tego wydawnictwa trwały mniej więcej rok. No i wydawnictwo doszło do skutku, tylko można kupić na całym świecie. Jest już w sklepach. Teraz chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać z tym językiem angielskim na płycie, bo o ile w przypadku Excel te płyty wydają mi się dużo wierniejsze polskim oryginałom, tak w tym przypadku to są swobodniejsze interpretacje, to nie są tłumaczenia wprost. I trudno pytać, skąd taka decyzja, ale czy to była okazja, żeby spojrzeć inaczej na te same melodie i te historie, które opowiadaliście wcześniej w tym piosenkach? Decyzja była kompletnie świadoma i wynikała z mojego doświadczenia z tłumaczeniem tekstów polskich na język angielski. Niestety teksty koło są tak zawiłe, że trudno było je przetłumaczyć na język angielski, oddając ich charakter i samą atmosferę. Wiadomo, że charakter języka polskiego jest skomplikowany. W języku angielskim pewne wyrażenia ujmowane są w sposób znacznie łatwiejszy. Jest bardziej obrazowy język angielski. Nie wydaje się w taką dużą mnożność informacji, jak oni się ze sobą polski, jest bardzo szczegółowym językiem. Dlatego uznając, że popełniłem zbyt wiele błędów tłumacząc poprzedni album z polskiego na angielski, doszedłem do wniosku, że byłoby miło, albo najwłaściwiej byłoby stworzyć po prostu najpierw płytę w języku angielskim, żeby nie sugerować się tekstami polskimi. Tak też się stało w przypadku ostatniego albumu i dopiero później powstały teksty polskie. A czy to pisanie nowych tekstów do tych melodii, które już wcześniej graliście i znaliście, czy w przypadku którejś piosenki szczególnie to było odkrycie na nowo, albo że zmieniło na pewno wymiar pod wpływem nowego tekstu? No tak naprawdę pisanie, że sytuacja z tym albumem była dosyć skomplikowana. Najpierw powstały teksty angielskie na czerwony album, potem odłożyłem je do szuflady, stworzyłem teksty polskie, z których jeden był inspirowany tytułem angielskim, deszczowa piosenka. Nagrałem te teksty w studio po polsku, potem zagraliśmy trasę polskojęzyczną w Polsce. I wziąłem się za nagrywanie tekstów angielskich, które wyciągnąłem z szuflady. Doświadczenie było o tyle ciekawe, że łatwiej mi było śpiewać teksty angielskie, z tego względu, że miałem za sobą doświadczenie, fizjologiczne doświadczenie śpiewania tych utworów podczas trasy koncertowej. Czyli wiedziałem, jak rozłożyć akcenty, gdzie użyć jakiego wokalu, który tak naprawdę kształtował się dopiero podczas grania koncertów, ponieważ studio ma dosyć ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ekspresję i o wyrażanie emocji, zupełnie inne niż trasa koncertowa.
No to jeśli przy tekstach jesteśmy, to taka wiadomość są chyba z ostatniej chwili z naszego Facebooka o tym, że, że teksty na nową płytę są już właściwie gotowe. Tak, tekst na nową płytę jest już gotowy. Tekst. Jeden tekst. No, powiedz generalnie. Jaka ona będzie w takim razie, jeżeli już wiecie, co to będą za... Na pewno będzie długa, więc... To długi tekst. Okay. Nie ma sensu zdradzać jeszcze tajemnic, wiesz, tak naprawdę założyłem, że ludzie przyzwyczaili się do tego, że witamy się w Empiku na spotkaniu z fanami, rozmawiając o nowym albumie i wszyscy pytają, kiedy nowy krąży? Nie myśląc o tym, który właśnie, wiesz, pojawił się na półkach, tylko o tym, który będzie w przyszłości. Strasznie się niecierpliwa ta generacja. Ojej. Czy ktoś z Was ma jakieś pytania do zespołu? Śmiało, bardzo trochę was jest, na pewno jedno. Każde pytanie jest ten tekst. Tak, słucham. Ten, co występujecie za granicą? Jak najczęściej, do tej pory chyba 6 razy. Jak najczęściej się da. No nie jest to takie proste, tak jak powiedziałem, jeżeli... Znaczy potencjalnie mamy możliwość występowania, jeżeli chcielibyśmy zagrać trasę jesienią, powiedzmy, 20-50-koncertową, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast zespół Kowa jest już dosyć doświadczonym zespołem, mam na myśli wiek. Nie możemy sobie pozwolić na granie trasy na przykład dla 15, 20, 60 osób. Jakie doświadczenia mamy za sobą? Z zespołem Tides from Nebula, no to będą bardzo cenne doświadczenia. Jeżeli zespół Koma zacznie grać poza Polską, no to chcielibyśmy grać dla większej ilości ludzi, a zorganizowanie koncertów dobrze rozreklamowanych dla publiczności powyżej 100 osób jest dosyć trudne, pracujemy nad tym. Pierwsze pytanie mamy za sobą, czekamy na pytanie. Ja może ja się zapytam. Ja jestem ciekawa, co z najnowszym teledyskiem, bo było zapowiedziane, że pojawi się do angielskiej wersji Betterman albo do The Super Queen. Tak, to prawda, były takie propozycje, natomiast na chwilę obecną stwierdziliśmy, że te teledyski tak na razie nie mają zbyt szerokiego odbioru poza Polską. A w Polsce już kilka powstało, więc skoncentrujemy się na organizacji trasy koncertowej, a ponieważ te zyski związane są z kosztami, to te koszta postanowiliśmy przejeść. Czekamy na kolejne pytanie. Proszę. Teraz do pana Piotra. Pan ze swoją trasą. Nareszcie coś dobry. Widział pan ze swoją trasą z takim materiałem solowym. Czemu? Przepraszam, jakie pytanie? Jeszcze raz, jak było. Pominął pan ze swoją trasą. A, Wrocław. Tak. To wynika tylko z tego, że... Nie ma chęty? Nie, to nie o to chodzi. To jest tak naprawdę trasa zrobiona dosyć szybko. Chcieliśmy zagrać koncerty tam, gdzie zostaliśmy zaproszeni. Niestety niespecjalnie zastanawialiśmy się nad organizacją, ponieważ zespół Koma w kwietniu gra bardzo dużo koncertów, to było priorytetem, a te swoje koncerty zrobiłem jakby przy okazji tego, że kilka miast zaprosiło mnie na takie koncerty. Zapraszałem już w poprzednim roku, ale ponieważ miałem kontuzję, nie mogłem grać. Projekt solowy nie był gotowy, to nie mogłem jechać w zeszłym roku. Natomiast w tym roku zaprosili mnie po raz kolejny, więc skorzystałem z tego. A koncerty Komy były już na kwiecień zaplanowane, więc nie mogłem pojechać w większą ilość miejsc. Natomiast jest szansa, że się z solową twórczością jeszcze pojawi na pewno. Kolejną? Tego nie wiem. Poczekamy na kolejne pytania. Kto jeszcze ma jakieś pytania do zespołu? Są dwa. Tak, są plany symfoniczne. Plany są dosyć dalekosiężne, natomiast tak jak mówię, tajemnic na przyszłość nie ma sensu jeszcze zdradzać. Natomiast takie najbliższe koncerty symfoniczne to będzie Węgorzewo. 14 lipca, no wiem, że jest dosyć daleko z Wrocławia.
ale planujemy również autostradką do Katowic 3 godzinki w jesieni. Na pewno będzie przebój wszystkich albumów, czyli pojawią się aranżacje również czerwonego albumu. Tutaj było kolejne. Ja mam pytanie, piosenka, która by nas najbardziej scharakteryzowała, tak? Skaczemy. Nie, tak żartuję oczywiście, ale tak naprawdę nie. Każdy utwór po części jest odzwierciedleniem naszych przemyśleń, emocji i naszego rozwoju. Czy to pod względem muzycznym, czy to w warstwie tekstowej. I w zależności od tego, jakie zmiany w nas samych następują, czy w naszym postrzeganiu muzyki i generalnie procesu tworzenia, tak zmieniają się nasze piosenki. I myślę, że każda nowa płyta jest odzwierciedleniem zarówno naszego punktu widzenia na tworzenie muzyki rockowej, jak i można doszukiwać się w każdym z tych albumów elementów osobistych, czyli rozwoju emocjonalnego, który u niektórych członków zespołu następuje.